No popatrz, Petros, jakie potężne koło młyńskie. Zobacz, mówimy dzisiaj o energii odnawialnej, słońce, wiatr, ruch wody, a już tutaj w 1850 roku mieli takie koła napędzane wodą. Stoimy sobie tak przed XIX-wiecznym ganeczkiem drewnianego domu w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, ale to jest po prostu fantastyczne miejsce. I spotykamy się tutaj z panią Agnieszką Kiersnowską, kierownikiem działu etnografii. To jest podobno największy dział w tym muzeum, ale w ogóle całe muzeum jest potężne. Ja jestem po prostu oniemiała i myślę, naprawdę warto tu przyjechać, bo to jest przenosiny w czasie totalne. To jest ta taka podróż do połowy XIX wieku. To już nawet nie do czasów babci, tylko takiej prababci. XIX wiek, chaty kryte strzechą, w środku dużo pomieszczeń, ale niskie sufity i niskie, ja miałem problem. Bo cały trzeba czas... się zawsze było kłaniać wchodząc. Tak, no zgadza się. Rozumiem, to celowe jest. To są celowe zabiegi. Tłumaczyć to można na wiele sposobów, ale najprostsze tłumaczenie no to jest po prostu ekonomia, proszę Państwa, więc chodziło o to, żeby łatwiej było to pomieszczenie ogrzać, żeby mniej tego ciepła nam uciekało i małe okna i małe drzwi temu służyły, a to, że się ktoś przy okazji pokłonił, no to się właściciel cieszył, tak? A ile osób mieszkało w takim jednym domu? No bardzo różnie. Generalnie były to rodziny wielopokoleniowe i mówiąc wielopokoleniowe, zawsze mamy na myśli kilkoro dzieci, pięcioro dzieci, ośmioro dzieci. Bardzo często przy tej rodzinie mieszkała jeszcze jakaś stara ciotka, stary wujek. Tak, takim małym, znaczy małym i niemałym. Dla jednej osoby to dużym, ale... Chata, którą mamy za plecami, jest no, największą. To jest taka chata drobnoszlachecka. Aha, czyli to nie chłopska. Czyli takiego no już... Bogatszego gospodarza. W ogóle to jest chyba ponad 50 obiektów takiej architektury drewnianej. Tak, obiektów mamy mnóstwo. Oczywiście są te takie główne, sztandarowe, które składają się na taką chociażby zagrodę. Tak, zagrodę, w której teraz jesteśmy. By ta zagroda była taką kompleksową, by można było powiedzieć o niej żyć i dokładnie, że taka ona właśnie jest, no to musi być. Musi być stodoła. Stodoła jest ogromna, jest. Dwuklepiskowa, tak. Musi być obórka, gdzie ta cała zwierzyna będzie gdzieś tam sobie nocowała. Jakiś spichlerz. W tej zagrodzie jest też bardzo fajny element takiej małej architektury, czyli gołębnik. Od razu nam pokazywał, tak nas informował, że mieszka tutaj szlachta, drobna szlachta zagrodowa, ale szlachta, tak? Jakiś tam przywilej szlachecki. No i oczywiście tak sobie o wszystkim mówimy, nie powiedziałam o chałupie. No chałupa być musi, rzecz jasna, ale dawniej zakładając taką zagrodę, ludzie więcej uwagi poświęcali temu, by mieć porządną stodołę i porządną oborę, a dom był taką sprawą drugofalową, tak? Bo tam to... nie mieszkali właściwie w tych domach, cały czas pracowali, przez cały rok, nawet zimą było też sporo obowiązków takich, które trzeba na zewnątrz wykonać i tak naprawdę dom do czego służył? Do spania tylko. W domu mnóstwo prac też się wykonywało, bo przecież te całe krosna, ta praca na tych krosnach, tak? Ten wypiek chleba to taki już najpowszechniejszy, a zarazem taki no, najbardziej obdarzony takim pietyzmem, taka czynność, tak? Tak, bo to zawsze też takim elementem religijnym. Dokładnie. I symbolicznym ten Więc chleb na stole. Masa rzeczy robiło się w domu, ale tak jak mówię, ważne było, żeby to gospodarstwo w pierwszej kolejności było ogarnięte. Tutaj na terenie to też macie kościół, macie po prostu tyle budynków opowiadających o życiu tamtych ludzi, że to jest naprawdę olśniewające. No, taka jest idea Muzeum Skansenowskiego. To Muzeum Skansenowskie, ono musi łączyć architekturę, przyrodę i to, co pokazuje tak, by taki turysta przychodząc sobie do nas, do skansenu, pomyślał, że no dopiero ktoś z tej zagrody tak, wyszedł. Tak, bo to ja też mam takie wrażenie, że zaraz kogoś tutaj zastaniemy. I a propos odwzorowywania życia, to chcę jeszcze powiedzieć o smakach, bo tak naprawdę myśmy tutaj przyjechali wiedzeni po prostu zapachem piwa jałowcowego, które wpisaliście naprawdę niedawno na listę produktów tradycyjnych i zadziwieni w ogóle, skąd piwo jałowcowe u was? No, piwo jałowcowe to jest wspaniały bursztynowy płyn, proszę Państwa. Płyn, który towarzyszy mieszkańcom tego regionu od bardzo, bardzo dawna. W ogóle piwa, to ważenie tych piw,
To jest rzecz tak stara, tak zamierzchła, że to należałoby jej szukać wśród pierwszych piastów. To piwo jałowcowe to był napój spożywany powszechnie, najczęściej podczas świąt różnego rodzaju, czyli chrzciny, wesela, odpusty, takie jakieś przyjęcia, ale to był napój w zasadzie bezalkoholowy, napój niskoalkoholowy. Tak, jeżeli to piwo gospodyni przetrzymała 4-5 dni, no to ono już wtedy fermentuje bardziej. Tak, no zaczyna nabierać mocy, ale generalnie ono jest spożywane w 48 godzin po nastawieniu tegoż napoju. Jest to, tak jak mówię, taki napój świąteczny. On bardzo popularny na tych terenach był w zasadzie od czasów, no trudno nawet powiedzieć od kiedy. Od kiedy istnieje nasze muzeum, od roku 62 istnieje oficjalnie, a nieoficjalnie już w końcówce lat 50. poczęły się starania, tak? Więc od kiedy to nasze muzeum istnieje, to na każdą imprezę, na tą każdą dawną niedzielę w skansenie, to piwo było robione. Zawsze było robione. No i ono ma długą historię tylko tu. A można kupić gdzieś takie piwo? Na każdej naszej imprezie, nasze stoiska są obstawione bańkami. To właśnie, to jeszcze zareklamujemy, powiedzmy, kiedy do Was warto przyjechać, żeby zobaczyć wszystko, posmakować wszystkiego i doświadczyć wszystkiego. Do nas należy przyjechać przynajmniej 4 razy w roku, o każdej porze roku, żeby zobaczyć, jak pięknie nasz skansen się prezentuje, bo jest on inny latem, jesienią, zimą i wiosną. Jeżeli ktoś jest fanem imprez plenerowych, czyli chce popatrzeć na różnego rodzaju pokazy, takie chociażby jak pokazy żniwne, czy pokazy maszyn rolniczych, to bardzo zapraszamy na nasze Święto Chleba, które lat już tutaj się odbywa, w tym roku 13 sierpnia. I co, pieczecie też chleby? Pieczemy chleby, zapraszamy piekarzy, którzy z własnymi chlebami przyjeżdżają. Piwo do tego jałowcowe. Piwo zawsze. Bardzo dziękuję. Kończymy nasze spotkanie takim selfie. Ja się zastanawiam, na którą tu stronę się odwrócić, czy gołębnik, czy obora, czy stodoła. No wybierajcie.